Bajka pod tytułem Śmigus Dyngus, czyli lany poniedziałek. Jest piękny, słoneczny dzień. Plac zabaw wypełniony jest bawiącymi się dziećmi. Pepa z koleżankami siedzą na ławce, a chłopcy skaczą na trampolinie. Na hulajnodze podjeżdża Freddy. Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć chłopaki, co słychać? A, skaczemy na trampolinie, ale mi się już nudziło. Chodźmy na karuzelę. No nie, przecież kręcimy się do tyłu. No to teraz kręcimy się do przodu. Hej chłopaki, mam pomysł. Jaki pomysł? Dzisiaj rodzice mówili, że niedługo będzie lany poniedziałek, kiedy to można polewać dziewczyny wodą. Może zrobimy Pepie, Maszy i Suzy psikusa i oblejemy je wodą. Hehe, ale będzie śmiesznie. No dobra, przynajmniej nie będzie nudno. Chodźmy po psikawki. Widziałem, że tata kupił ich więcej i schował w szafie. Już idziecie? Nie, zaraz wracamy. Idziemy po piłkę, bo chcemy pograć. Chłopcy szybko pobiegli do domu. Oni coś kombinują, tylko jeszcze nie wiem co. Już myślałam, że nie zejdą z tej karuzeli. Dobrze, że sobie poszli. Chodźmy teraz my na karuzelę. Dziewczyny, niczego się nie domyślając, beztrosko kręcą się dookoła. Znienacka od tyłu podbiegają chłopcy z psikawkami wypełnionymi wodą. Śmigus dyngus, śmigus dyngus. Pepa, Masza i Suzy zerwały się na równe nogi. Zaczekajcie! Chłopcy pobiegli za dziewczynami, aby je zatrzymać. Co wy wyprawiacie? Zwariowaliście? To tylko na żarty. No nie, jestem cała mokra, zimno mi. Jeszcze się rozchorujemy. Co za pomysły. Dziewczyny, chodźmy do mojego domu, to się osuszymy. Dziewczyny, zaczekajcie! Ups, ale się zdenerwowały. Rodzice Pepy od razu zauważyli złość na twarzy, a mama świnka przerażona pyta. Co się stało? Czemu jesteście całe mokre? Pedro, Bing i Freddy oblali nas wodą. Jak to was oblali wodą? Dlaczego? Bo są głupi. Mówili coś śmigus dyngus, ale ja nie rozumiem. No tak, faktycznie, za niedługo, a właściwie za tydzień, będzie śmigus dyngus, czyli lany poniedziałek. Co to jest? Śmigus dyngus to inaczej lany poniedziałek, czyli poniedziałek wielkanocny. Dzień ten co roku przynosi wiele radości. Chłopcy oblewają wodą lub perfumami dziewczyny. To tradycja od dawien dawna. Jest to okazywanie zainteresowania wszystkim pannom. Troszkę się pośpieszyli z tą tradycją. Też mi coś. Mogli nas potraktować łagodniej. Perfumami, a nie zimną wodą. Właśnie. Masza w głowie obmyśla plan, jak zrewanżować się innym psikusem i woła dziewczyny na słowo. Teraz ja mam pomysł, jak się odegramy na chłopakach. Jak? Słuchamy.
My też oblejemy ich wodą. Ale nie mamy takich psikawek jak oni. Ha! Mam lepszy pomysł. Oblejemy ich prosto z wiadra. Popamiętają nas na zawsze. Masza bardzo szybko przekonała pozostałe dziewczyny do pomysłu. Zabrały wiadro z wodą i udały się na plac zabaw. Chłopaki, musimy przeprosić dziewczyny. Masz rację, Pedro. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Oni mogą, to my nie możemy? To tylko w żartach, Suzy. Pośmiejemy się z nich. Tak jak mówiły, tak też zrobiły. Chwilę później całe wiadro wody wylądowało na chłopcach. Śmingus dyngus, ha ha ha. I co, przyjemnie? Nie martwcie się, to tylko tradycja. No dziewczyny, przesadziłyście trochę z wiaderkiem. No właśnie, my użyliśmy małych psikawek. Spójrzcie, co to jest? Z wody zrobiła się kałuża. Też chcę podskakać w kałuży. To nie był taki zły pomysł z tym wiadrem wody. To miała być dla nich nauczka, a nie przyjemność. Daj spokój, Masza. To może być świetna zabawa. Chodźmy. Pepa również zaczęła skakać w kałuży. Po chwili dołączyła Suzy i obrażona Masza. Zabawa w śmingusa dyngusa przerodziła się w błotne szaleństwo. Jeżeli podobała Ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. A już za chwilę kolejny odcinek z niesamowitymi przygodami naszych przyjaciół. Wycieczka do Kulkolandii. Pewnego dnia mama świnka i tata świnka przygotowali dla swoich dzieci niesamowitą niespodziankę. Mamy dla was niespodziankę. Jaką niespodziankę? Ja uwielbiam niespodzianki. Niech powiem, to już nie będzie niespodzianki. Tatusiu, prosimy. No dobrze, pojedziemy dzisiaj do Kulkolandii. Naprawdę? Super! Tak dawno już nigdzie was nie zabieraliśmy, dlatego postanowiliśmy z tatą, że dzisiaj tam pojedziemy. Nie mogę się doczekać, jedźmy już, proszę. No to zbierajcie się, moi drodzy. W starym lesie niedźwiedź też przygotował coś specjalnego dla Maszy. Maszo, widzę, że coś smutna jesteś. Gdzie się podziała twoja radość i iskierka w oczach? A tak jakoś. A może masz ochotę pojechać gdzieś ze mną? A gdzie? To będzie niespodzianka. No dobrze, i tak nie mam nic innego do roboty. Po krótkiej podróży rodzina Pepy dotarła na miejsce. Jesteśmy na miejscu. Poczekajcie, ja pójdę kupić bilety. Bilety kupione. Możecie wchodzić i bawić się do woli. Tylko kochani, bądźcie ostrożni, proszę was. Dobrze, mamusiu. My z tatą będziemy siedzieć z boku w kawiarni. Udanej zabawy. George, spójrz, ile zjeżdżalni. To dopiero będzie zabawa. Ja już wchodzę. Super. Wiesz, że w takich kulkach można bawić się w chowanego? Naprawdę? Zobacz, jak można nurkować. Spróbuj mnie znaleźć. Zaraz zanurkuję i tak cię znajdę. Widzę ci cubek nosa, haha. Niedźwiedź przygotował niespodziankę dla Maszy bardzo daleko. Żeby dotrzeć tam szybko, muszą wybrać się tam samolotem. Maszo, jesteśmy na miejscu. Podoba ci się? Misiu, nie wierzę. To Kulkolandia. Dziękuję, że mnie tu zabrałeś. Nie ma sprawy. W końcu musisz mieć gdzieś miejsce, żeby się wyszaleć.
Widzę, że będziesz miała się z kim bawić. Spójrz, kto tam jest. Super, mogę już iść? Biegnij, a ja idę kupić bilet. Cześć Pepo, cześć George. Mogę się do was dołączyć? No jasne. Tylko zaczekaj chwilkę, już ci robimy miejsce. Uwaga, uwaga, skaczę. Ale mi się tutaj podoba. Kulki są świetne i jakie kolorowe. Bardzo kolorowe. Żółte, zielone, czerwone, pomarańczowe. Kolorowy zawrót głowy. Będę nurkować. Ja mogę was szukać, a wy się chowajcie. Zgoda, tylko zamknij oczy. Odwróć się i nie podglądaj. 1, 2, 3, 4. Uwaga, szukam. Zaraz ich znajdę. Muszę obejść dookoła. Może tutaj są? Tutaj też nie ma nikogo. Chyba tam coś się ruszyło. Haha, mam cię. Zaraz znajdę pozostałych. Widzę was, widzę. Chodźmy teraz pozjeżdżać prosto do basenu z kulkami. Tak, chodźmy. George, uważaj, jak będziesz się wspinał. Teraz dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Zjeżdżalnia jest najfajniejsza. Jupi, ale super! Ale się cieszę, że tu przyjechałam dzisiaj z misiem. My też i w dodatku spotkaliśmy się z tobą. Mam pomysł. Chodźmy teraz na drugą zjeżdżalnię. O tak! Chodźmy na tą białą! Jeżeli podobała ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.